Samochód rzeczywiście wygląda bardziej świeżo niż poprzednio. Przód jest trochę w stylu Eclipse Crossa. Jest ciszej, samochód się lepiej prowadzi, lepiej wygląda. Samochód robi robotę. Jest całkiem precyzyjny. Niezły układ kierowniczy. Pancerna jednostka wolnosącca benzynowa, która powinna przetrwać wszystkie downsizingowe propozycje konkurencji. Jest samochodem bardzo dobrze nadającym się do takich swobodnych podróży. Nie wymaga jakiejś szczególnej uwagi od kierującego w opanowaniu wszelkich funkcji, które są w środku. Bardzo fajna stylizacja, nowoczesna, bardzo wyrazista. Wyrazista w dobrym tego słowa znaczeniu stylizacja. Samochód, którego nie sposób pomylić na ulicy z żadnym innym. Wygodny jest do takich spokojnych podróży, z całą pewnością bardzo przyjemnym samochodem. Zmiany wyglądu ASX-owi wyszły na pewno na dobre. Wygląda o wiele świeżej niż poprzedni model. Nowa stylistyka, szczególnie przodu. Dynamiczny silnik, nowy. A także szczęśliwy powrót napędu na cztery koła, z czego Mitsubishi jest znane. Tak, dodanie napędu na cztery koła, które dotychczas było oferowane w opcji albo w ogóle nie było dostępne w tym modelu, jest rzeczywiście dużym plusem. Nie jest to mułowate zestawienie, nie czuję się tego poślizgu takiego, jaki jest typowy przy większości skrzyń CVT. W środku bardzo dobrze się sprawdza ten ekran ośmiocalowy. Dwulitrowy silnik, niemal niespotykany w tym segmencie, jest trochę zaskakujący, ale wolnosąca jednostka sprawia bardzo fajne wrażenie. 150 koni w tak lekkim aucie daje, no cóż, pewność na drodze, pewność wyprzedzania, no i nie ma też co narzekać na prowadzenie. Drive your ambition, Mitsubishi Motors.